Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Izak i przed wami film o Dreamhacku Open Cluj-Napoca 2015. Obiecywałem, że dzisiaj film będzie i ledwo wróciłem do domu z Warsaw Games Week i już się biorę za nagrywanie, żeby szybko jeszcze ten film dla was dzisiaj wleciał. Także będę się starał straszyć, żeby YouTube przetworzył, żebyście mieli to wszystko. Także słuchajcie, na początek może zrobimy sobie szybki opening 5 paczek z Virtusami. To są te takie paczki ze zwykłymi naklejkami, to nie są te zafoliowane. Zobaczymy, do kogo będziemy mieli szczęście. Neo jako pierwszy wydropił z tych paczek. Zaraz wam pokażę, słuchajcie, jak będę typował na Dreamhacku Cluj-Napoca. Oczywiście cały turniej Dreamhack będzie komentowany u mnie od środy od 10 rano do niedzieli, do samego końca. Jest i Taz do samego końca. Do niedzieli będę komentował to u siebie na kanale na twitch.tv/izako. Mój kanał, mój stream będzie oficjalnym kanałem komentującym Dreamhacka, także na moim streamie, jeżeli będziecie siedzieć, będziecie oglądać mecze, będą leciały te specjalne paczki. Cobblestone, Mirage, Overpassy i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko będzie. Słuchajcie, na razie mamy doskonale, bo cały czas jest wymienny zawodników. Był Neo, był Taz, teraz Biały, no może Pasze i Snajsa też dorwiemy. Więc będzie to u mnie komentowane od środy, od 10 rano i codziennie, dzień w dzień będę komentował teraz drugi Taz, to coś musi znaczyć. W każdym razie, tak na dobry początek sobie tworzę właśnie te naklejki Virtusów, bo chciałbym to wrzucić do filmu też. Oj, był Pasza, ale jest 3 razy Taz. Słuchajcie, no może to jest znak, że powinienem Taz zawrócić do Fantasy Teamu. Może faktycznie to jest taka wróżba. Ale słuchajcie, jeżeli będziecie zostawili dużo łapek w górę, tam pomyślę jeszcze nad otwieraniem tych specjalnych kapsułek, bo tutaj jak sobie zobaczycie, są specjalne kapsułki. To są Legends, Folii, to są te kapsułki, gdzie tam jest tych graczy strasznie, strasznie dużo. Także jeżeli stawicie łapki w górę pod tym filmem, to pomyślę, żeby zrobić jeszcze przed Majorem opening tych takich kapsułek. 4,45 za każdą, więc zobaczymy, słuchajcie, pomyślimy. Zobaczymy, jaką macie moc, a ja się przemieszczę tutaj na ekran. Może najpierw zaczniemy sobie od Team Pickem, a później sobie stworzymy drużynę. Więc będę musiał tutaj pokupować troszeczkę naklejek z drużynami, czyli po kolei. Najpierw mecze w grupie. Fnatic kontra VX Gaming, tutaj raczej stawiam na Fnatic, będziemy sobie to po prostu po kolei kupować. Myślę, że tak będzie najlepiej, po prostu. Okej, dobra, jest Fnatic, tu już mamy naklejkę, Make Pick. Tu stawiam na Fnatic, tutaj Luminosity kontra Cloud9, jednak stawiam na Cloud9, bardzo dużo Cloud9 teraz trenuje, słuchajcie. Czytałem jakieś różne wywiady, to mówili zawodnicy Cloud9, że bardzo dużo przygotowywali się też na sucho, w sensie dopracowali swoje taktyki, dlatego tutaj absolutnie stawiam na Cloud9. Dalej, Team Solomid kontra Flipside, uważam, że Team Solomid to jest największy faworyt tego turnieju, ostatnio są w najlepszej formie ze wszystkich europejskich zespołów, także tu absolutnie stawiam na Team Solomid. Gamers2 kontra Mousesports, bardzo podoba mi się, jakie postępy zrobiło Gamers2 w ostatnich czasach, także mimo braku Screama. Uważam, że bez Screama nawet są w stanie zrobić większe postępy w swojej drużynie, także absolutnie tutaj stawiam na Gamers 2. Później Virtus Pro kontra Team Liquid, no tutaj chyba wiadomo na kogo trzeba stawiać, to jest oczywiście zespół Virtus Pro, który w tym meczu wygra. Ninjas in Pyjamas kontra Titan, tutaj mam straszną, słuchajcie, to jest najgorsza grupa, to jest grupa śmierci, bo i Ninjas in Pyjamas i Titan ostatnio gra nieźle. Nip na lanach, kurczę, troszeczkę może lepiej. Na razie tutaj postawiam na Nip, słuchajcie. Być może jeszcze będę oglądał jakieś mecze ostatnie Nipu Tytanów, może jeszcze mi się zmieni, ale tu jednak na LANie stawiam na Nip. Gdyby to był internet, stawiam na Titan, ale to jest LAN, to jest Major, zawsze Ninjas in Pyjamas na Majora są przygotowani, więc stawiam na Ninjas in Pyjamas. Team Envias to jest kolejny z faworytów do zwycięstwa na tym turnieju, też Team Envias ostatnio jest w niezłej formie, także absolutnie Envias razem z KNMS-em tutaj będzie w mojej... na pewno w moim gronie faworytów. I Navi z Counter Logic Gaming też powinno sobie dać radę, więc tutaj stawiam na Navi. Okej, słuchajcie, teraz dalsze piki. No tutaj tego nie będzie, ale tu będzie powiedzmy mecz zwycięzców, czyli Fnatic kontra Cloud9, tutaj stawiam na Fnatic. VX Gaming kontra Luminosity, stawiam na VX Gaming i liczę, że w tym meczu później VX Gaming z Cloud9 da radę. Raczej stawiam na Cloud9, ale to też trzeba patrzeć, jak oni grają. Chciałbym bardzo, żeby VX Gaming dał radę. Sprawdzimy ich dyspozycję w pierwszych meczach. Słuchajcie, jeżeli zagrają dobrze z Luminosity Gaming, zagrają dobrze z Fnatic, to stawiamy na VX Gaming patriotycznie. Kolejna grupa, Team Solomid, tak, awansuje z pierwszego miejsca, wygra z Gamers2. Później na drugim miejscu, Mousesports Flipside, stawiam na na Mousesports chyba stawiam raczej bardziej, tak mi się wydaje. Flipside ostatnio na Majorach średnio, raczej.
na Mousesports bym stawiał, że oni tam mogą zrobić niespodziankę i później Mousesports kontra Gamers2, mecz drugie miejsce w grupie Gamers2 bym stawiał. Virtus Pro później zagra z Ninjas in Pyjamas według mnie, Virtus Pro z Nimpem musi absolutnie wygrać. Później Titan z Teamem Liquid ma wygrać, tak powinno być. No i teraz tylko pytanie, czy Nip, czy Titan z drugiego miejsca. No ja stawiam, że Virtus jednak wyjdą z pierwszego, bo kibicuję im całym sercem, także liczę, że Virtusi absolutnie dadzą sobie radę. Biorąc pod uwagę ich dyspozycję, to jest w kratkę. Virtusi faktycznie grały ostatnio w kratkę, potrafił wygrać z TSM-em 16-5 na Overpassie, potrafił też z nimi przegrać. Także to bywa, słuchajcie, różnie, ale to jest Major. Virtus Pro to jest drużyna turniejowa, to jest drużyna typowo pod majory i tam są spięci jak nigdy, więc uważam, że Virtus Pro dzięki temu powinno dać radę, że są drużyną turniejową, trochę jak Niemcy na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. Także dostawiam na Virtus Pro i liczę, że z pierwszego miejsca uda mi się wygrać. Na drugim miejscu Ninjas in Pyjamas. Myślę, że jednak Titan zawiedzie po raz kolejny, mimo że jest Scream i tak dalej, ale jednak na tych majorach im nie wychodzi. Komentowałem ich kwalifikacje i wcale mnie nie zachwycili wtedy grą. Oczywiście wtedy jeszcze byli młodą drużyną tak naprawdę w takim składzie, bo Scream do nich dopiero co doszedł, ale uważam, że Ninjas in Pyjamas na majorach też jest groźniejsze niż Titan, dlatego stawiam raczej na NiP, aczkolwiek też trzeba obserwować mecze. Ja będę, słuchajcie, na streamach mówił i będę na streamach pokazywał, co się dzieje i jak stawiam, więc wpadajcie na stream koniecznie od środy, od 10 rano, bo będę komentował wszystkie mecze na tym turnieju. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela od 10 do 12 w nocy będę siedział na streamie, będę komentował. Będzie dużo giveawayów, ale to jeszcze o tym powiem później. Jeszcze nagram jeden film a propos tego, co się będzie działo, jeżeli chodzi o giveawaye, bo na pewno dla widzów, dla subskrybentów będę miał giveawaye. Na pewno pod koniec Dreamhacka będę losował chyba nawet 10 kost dla subskrybentów. Będzie Karambit Tiger Tooth nawet za pierwsze miejsce, ale okej, to o tym później. Dobra, dalej, wracamy do grup Envias kontra Navi. Envias moim zdaniem wygra i później drugie miejsce Navi. Dignitas Counter Logic powinno wygrać? Nie, nie do końca, bo tam zmienili sobie zawodnika. CLGS Team Dignitas wygra i później Navi. CLG o drugie miejsce, moim zdaniem Navi, więc to tak powinno wyglądać. Później ćwierćfinały, słuchajcie, no to już jest cięższa sprawa, oczywiście zależy jakie będą pary, ale stawiam, że do topowej czwórki wejdzie Fnatic, Virtus Pro, TSM, NVS. Tak powinno to wyglądać moim zdaniem. Pary półfinałowe, no już zobaczymy, słuchajcie, wpadajcie na stream, wszystkiego się dowiecie jak stawiam. I teraz Fantasy Team, czyli taka pewna nowość, tu wszystko już ogarnąłem, dobra. Fantasy Team, czyli pewna nowość, czyli obstawiamy zawodników. I teraz tak, Komando to jest zawodnik, który dostaje 2 punkty za killa, minus 1 punkt za śmierć, bonusowe punkty za różnicę pomiędzy killami a śmiercią. I tutaj, słuchajcie, stawiałbym chyba na takiego Komando, to bym stawiał na Device'a być może, który jest ostatnio w super formie. Zaraz sobie zobaczymy. Na razie sobie kupię jego naklejkę z marketu. Kurczę, 3,47 kosztuje jego naklejka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest jeden z najlepszych zawodników świata w tym momencie, który jest w najlepszej formie w tym momencie, więc tak to wygląda, ale już sobie kupuję jego naklejkę. Powinienem już ją mieć, więc Device'a możemy sobie tutaj dołożyć. Tak mi się wydaje. Jest naklejka. Okej, okay, Device. To będzie Komando. Dobra fotka. Te fotki, słuchajcie, są przerażające momentami. Clutch King, czyli gościu, który dostaje dodatkowe punkty za przeżycie rundy jako ostatni zawodnik w rundzie. I tutaj mam też pewną zagwostkę. Tutaj być może postawiłbym na Snaxa, wiecie? To być może postawiłbym na Snaxa jako Clutchera, albo Neo, który też potrafi grać, ale to na razie sobie zostawimy. Tu jeszcze jest Echo Warrior, czyli gość, który strasznie dużo fragów zdobywa z pistoletów. Happy. Tutaj bym postawił Happy'ego, słuchajcie. I zaraz zobaczymy, gdzie jest Happy. Czy będzie tutaj w ogóle gdzieś Happy? Na ostatnim turnieju to widzę, że tam szału nie było, nie? I chyba sobie faktycznie weźmiemy Happy'ego. Happy'ego też muszę mieć w swojej drużynie, słuchajcie. Po tej rundzie z Digla, którą zrobił, to absolutnie muszę mieć Happy'ego w swojej drużynie. Bo zachwycił mi ten gość, naprawdę, słuchajcie. Zachwycił mi ten gość kompletnie. Mam nadzieję, że dostanę jego naklejkę. Czy już mam jego naklejkę? Chyba jeszcze nie mam. Wow. Echo Warrior. Czy już jest Happy? Jeszcze nie mam jego naklejki. O mój Boże, dobra, czekajcie jeszcze raz może. Może coś nie zajarzyło. W międzyczasie może podróżało. Dobra. Mam nadzieję, że zaraz dojdzie ta naklejka. Dobra, już mam. Spoko. I teraz mogę sobie Happy'ego wziąć. Super. Happy'ego na Echo Warriora. Entry Fragger. Okej, okay, to sobie zobaczymy na statystyki. Kto może być Entry Fraggerem? Znaczy Device. Opening Kills tutaj są. Statystyki ostatnie. No tutaj tak, na pewno Olofmeister. Taza też mógłbym wziąć, bo Taza bardzo często otwiera rundę. Biały też to jest pewien pomysł.
Snajpera najpierw sobie weźmiemy. Na pewno snajpera sobie bierzemy Kennego S, który na pewno będzie bardzo drogi. Tak bym stawiał, że Ken S będzie bardzo drogi. Nie wiem, czy tutaj gdzieś będzie. No, tu jest Ken S. Dobra. Na pewno Ken S będzie bardzo drogi. Jestem pewien, że Ken S będzie jednym z droższych gości. Naklejka folii kosztuje 10,5 euro. No proszę. Zwykła naklejka 2 euro. Dobra, ja sobie wezmę zwykłą naklejkę na pewno. Ok, bierzemy sobie Kennego S-a, bo swojego snajpera to musi być absolutnie Ken S. Więc to jest tak, ok. Device commando. I oczywiście teraz słuchajcie, pora na Virtusów. Entry fragger. To był jakiś znak, żeby Taza wrzucić, prawda? Bo dostałem go 3 razy. Dobra fota, słuchajcie. Nie, to dla tej foty warto było to zrobić, słuchajcie. Dla tej foty warto było to zrobić. I teraz Clutch King. I tu myślę, wiecie, nad Snaxem myślę. Snax. Czy tutaj są klacze? Clutch killsy 3. Zobaczymy sobie, jak to wygląda tutaj. Clutch kills. Frusza widzę, że też bardzo dobrze wygląda, nie? No nad Fruszą też myślę, ale ostatnio w troszeczkę gorszej formie jest Frusza. On wtedy akurat zagrał turniej życia na ostatnim majorze, więc to też mnie nie dziwi. I sobie myślę właśnie nad Snaxem. Ja ewentualnie nad Neo też, bo Neo też klaczować potrafi na pewno. Tyle Neo już widziałem klaczy wygranych. Kurczę blade. I to jest strasznie trudna sprawa, słuchajcie. Ken S. Opening kill. Tutaj za wszystkie pistol kille. No to słuchajcie, Happy będzie strzał takie dynki z Deagle, jak nas nauczył, to może być ciekawe. Tutaj kaderatio, bo device ostatnio to kaderatio ma bardzo mocne. Clutch King, kurczę. No kto goś z Virtusów może wziąć koniecznie. Tylko teraz właśnie myślę nad Snaxem i nad Neo. Kogo wy byście wzięli? Możecie napisać w komentarzach. Może, słuchajcie, piszcie w komentarzach, jak stworzyliście waszą drużynę. Jak stworzyliście waszą drużynę Fantasy Team. Bo też jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to u was wygląda. Patrzcie, Neo miał 13 clutch killsów, Snax 3, ale Snax jest taki gość, który potrafi takie rzeczy robić, nie? Kurczę, ale mam naklejkę Neo z drugiej strony. Wiecie co, na razie sobie wezmę Neo. Neo przez... No ten ogromny respekt, jaki mam do Filipa. I myślę, że taką drużynę możemy sobie w tym momencie wrzucić. Jak najbardziej. Nie mam nikogo z Fnatic, nie? To może być dość ciekawe, ale Fnatic nie zachwyca mnie ostatnio, dlatego boję się brać któregoś z zawodników. Gdybym jeszcze miesiąc temu miał stawiać, wziąłbym Flusze, myślę, jak nic. Ale Flusze ostatnio niewiele gra. Fnatic jest zupełnie niewidoczny. Biorę to. Myślę, że mogę być zadowolony ze swojej drużyny, słuchajcie. Myślę, że mogę być dumny ze swojej drużyny w tym momencie. W razie czego może jeszcze będę modyfikował, ale to w razie czego zobaczymy to wszystko na streamie. No i cóż, i chyba właściwie w tym momencie to jest wszystko. Słuchajcie, ja was naprawdę serdecznie zapraszam do oglądania moich streamów. Tutaj wszystkie wziąłem, okej. Okay. Będę na pewno, słuchajcie, podczas streamów o tym opowiadał. Będziemy o tym rozmawiać na pewno, o szansach. Będziemy oglądać mecze razem. Będę komentował dla was wszystkie mecze, więc będę dla was dostępny na cały czas podczas trwania tego turnieju. Więc po prostu bądźcie na streamie. twitch.tv/izako/3o na końcu oczywiście. Tam będzie się działa magia, tam będziecie mogli oglądać cały turniej DreamHack Open Cluj na Pokal 2015 z moim komentarzem. Będę komentował każdy mecz. Postaram się nie spóźnić na żaden, nie zaspać, tylko będę dla was, słuchajcie, cały czas. To będzie jeden z najdłuższych turniejów w moim życiu. Najdłuższy właściwie, bo to trwa 5 dni. Nie było takiego turnieju wcześniej. Także będzie się naprawdę dużo działo, będzie mnóstwo komentowania. Zedregardu, mam nadzieję, dla was specjalnie. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy ten turniej oglądali, bo emocji nas czeka bardzo, bardzo dużo. No i cóż, dziękuję wam serdecznie, żeby obejrzeliście film do końca. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Postaram się wtedy otworzyć jeszcze te paczki właśnie z autografami w folii. Zobaczymy, co tam dropnie wtedy. Postaram się dla was jeszcze nagrać film informujący właśnie o tym turnieju, który będę komentował, jakieś takie ciekawostki może, co i jak. Piszcie w komentarzach jeszcze, co byście chcieli usłyszeć o DreamHacku Cluj na Poka, to postaram się wam, dla was nagrać film. Teraz po prostu musiałem dla was nagrać to, bo obiecałem, staram się to zrobić, więc udało się, mam nadzieję, będziecie to widzieli dzisiaj, czyli w niedzielę na YouTubie. A tymczasem żegnam się z wami, dzięki serdecznie jeszcze raz, że obejrzeliście do końca i do zobaczenia na streamie. Dzisiaj stream będzie jakby coś, niedziela, tak, to trzeba pograć troszeczkę w Cantera, może później Uncharted czy coś, zobaczymy. Trzymajcie się, cześć!